Witam wszystkich serdecznie, ja jestem Werbel i tak jak wspominałem na pierwszym filmie, na osobnych filmach, czyli na przykład na tym, będę pokazywał różne tryby gry w tej grze, no i różne ciekawostki, co można w tej grze robić i tak dalej. Także na pierwszy ogień pójdzie zakazany las, bo według mnie jest to dosyć ważna rozgrywka, ważny tryb gry. Jest tutaj ranking, więc można uznać to za taki competitive mode tak naprawdę. Ten ranking jeszcze nie działa, albo nie został zaktualizowany. Jednak wszędzie, gdzie jest ranking, no wiadomo, można się starać. Prawdopodobnie za taki ranking w przyszłości będą nagrody, przynajmniej powinny być według mnie. No i co to jest przede wszystkim zakazany las w tej grze? Jest to coś w rodzaju dungeona, którego możemy zrobić albo samemu, albo drużynowo. Ja jeszcze tutaj nie odblokowałem możliwości robienia drużynowo, więc zrobię samemu. Także można go robić albo samemu, albo w trzy osoby. Jak tylko odblokuję możliwość robienia we trójkę, to pojawi się film z drużynowego zakazanego lasu. No i teraz, żeby nie przedłużać, to po prostu lecimy z tematem. Zrobię zakazany las na poziomie trzecim, więc no nie będzie to duży poziom, ale to jest tylko pokazowe. Za robienie zakazanego lasu dostajemy różne nagrody, karty, m.in. i Seal of Courage. Jest to waluta do sklepu, jeżeli chodzi o zakazany las. No i tutaj jest dużo fajnych, ciekawych nagród. Mamy chociażby złoto, rzadką kartę, epicką kartę, no i nawet legendarną kartę. Możemy wymienić jedną taką legendarną kartę miesięcznie. Trochę musimy nazbierać, no ale domyślam się, że legendarne karty będą bardzo dobre. Więc chyba najlepszy wybór to albo epicka, albo legendarna karta. Raczej nie traciłbym tutaj monetek na rzadką kartę, bo to chyba nie ma sensu, rzadkie karty są dosyć łatwe do zdobycia. Także zaczynamy. W zakazanym lesie możemy albo walczyć z przeciwnikami, albo możemy eksplorować. Także ja na pierwszy tutaj ogień pójdę sobie na walkę trudną i zobaczymy, jak to wygląda. Czyli możemy zająć się tym później, albo zniszczyć. To zniszczymy, żeby było ciekawiej. Prawdopodobnie będzie walka. Dobra. Później zrobimy eksplorację. Także dajemy trolla. Dajemy Loti, bo ona odnawia manę. Damy też Niflera, bo on też odnawia manę. Troll nam wytankuje. My sobie tutaj rzucimy Incendio. No i w sumie co? Na razie postoję, bo i tak nie ma nic do roboty. Dostałem też Sectum Sempre. Według mnie bardzo fajne zaklęcie, mocne zaklęcie. Proszę. Także walka trudna. Jednak nie jest taka trudna, ale to jest poziom trzeci, nie? I co, okazuje się, że eksploracji już zrobić nie mogę, nie? Bo wybrałem... bo tutaj są tylko dwa tak jakby etapy. Na niektórych poziomach są trzy etapy, czyli możemy zrobić trzy rzeczy. Tutaj od razu będzie bossik. Dobra, rzucimy zaklęcie. Zrobiło ich się więcej i przyszedł Kevin. I Robin jeszcze też przyszła. Nie wiem, czy teraz nie odblokuje mi się opcja robienia tego drużynowo. Dobra, damy Kassandrę. Sectum Sempra, Incendio. No i po bossie. Na walkę z bossem mamy ograniczoną ilość czasu. Albo jednak nie jest po bossie, bo on się mnoży najwidoczniej. Expulso. Bardzo fajne jest to, że tutaj jest dubbing. I przy rzucaniu zaklęć postać faktycznie wymawia te zaklęcia. Nie jest to gra z tych milczących. System walki też mi się bardzo podoba. Trzeba do tego podejść troszkę taktycznie, zwłaszcza na pojedynkach, jeżeli trafi nam się gracz taki troszkę bardziej ogarnięty, a nie który po prostu nawala czym popadnie. Także to mamy zrobione. Tutaj mamy te takie fajne animacje, znane chociażby właśnie z filmów. Jeżeli ktoś oglądał filmy, ale domyślam się, że ktoś tak. Także dostaliśmy Echo, Snape'a, jedna z moich ulubionych postaci. Chociaż nawet chyba ulubiona, bym powiedział.
No i co? Poziom trzeci ukończony. Mamy skrzyneczkę, tutaj będzie podsumowanie za chwilę. Dokładnie za 17 sekund. Także nie pokazałem eksploracji, więc może zrobię jeszcze jeden poziom. Filmik będzie wtedy troszkę dłuższy, no ale fajnie będzie zapoznać was z grą. Wiadomo, że obejrzą tylko i wyłącznie chętne osoby. Także mamy Snape'a, mamy punkty do przepustki. A, czyli teraz odblokowała się opcja robienia tego drużynowo. No to dobra, nie będę robił teraz czwartego poziomu, po prostu zrobię to na osobnym filmie. I zrobimy sobie drużynowo. Myślę, że to będzie dosyć fajne rozdzielenie. Na jednym filmie zobaczycie sobie, jak to wygląda w pojedynkę, na drugim filmie zobaczycie, jak to wygląda drużynowo. Mógłbym jeden długi film nagrać, ale ja nie lubię nagrywać takich bardzo, bardzo długich filmów, bo one nie są takie przystępne jak te troszkę krótsze. Także co, ja wam póki co dziękuję za obejrzenie tego filmu. Postaram się na przyszłych filmach pokazać troszkę więcej. Zresztą od razu mówię, że planuję zrobić stream z tej gry. Myślę, że to by mogło być dosyć ciekawe. Tak na dobrą sprawę moglibyśmy nawet porobić sobie na streamie razem ten zakazany las. Porobić razem pojedynki i prawdopodobnie kilka innych rzeczy, bo tutaj jest więcej opcji koopa. Także na teraz to wszystko. Widzimy się na kolejnym filmie i potencjalnie na kolejnym streamie, który odbędzie się prawdopodobnie niedługo. Jeszcze raz zachęcam do spróbowania gry, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście i jeżeli jest jeszcze taka opcja, bo nie wiem, w momencie nagrywania tego filmu. Życzę wam miłej niedzieli, no i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.